Steve Biddulph, Męskość. Książka polecana przez Merlina. I samo to wystarczy. Od czasów rewolucji przemysłowej męskość przechodzi swoisty kryzys, zmiany sposobu życia wpływają na stopniowe wypaczanie istoty męskości. Książka opowiada o wielu aspektach życia mężczyzn i stara się pomóc sprawić, by mężczyźni na powrót stali się tacy, jacy być powinni. Autor tej pozycji jest również autorem książek o wychowywaniu chłopców, może dlatego wiele miejsca poświęca właśnie zagadnieniom związanym z tacierzyństwem i ogólnie życiem rodzinnym. Prowadzi przez relacje z ojcem, seks i uczucia, relacje z płcią piękną, ojcostwo, wychowywanie chłopców w wieku szkolnym, męska przyjaźń i kryzysy w pewnym wieku. Wiele miejsca poświęca potrzebie współuczestniczenia innych mężczyzn w wychowywaniu chłopców oraz tworzeniu męskich wspólnot. Bardzo mocne i dobitne słowa padają, opisując, jak mężczyzna traci jaja, gdy bierze kredyt. To musi skłonić do zastanowienia się. A jak ogólne wrażenia z książki? Szczerze powiedziawszy, to zabrakło mi w niej czegoś. Trudno jest się do czegokolwiek przyczepić, ale pewien niedosyt jednak pozostał. W takim momencie, na szczęście, zawsze można sobie powiedzieć, że każda książka ubogaca i poszerza horyzonty.